Glossary Things in Instruments, Instruments in Things. To tytuł serii prac, które stworzyłem w 2015 roku na potrzeby wystawy podczas Festiwalu Muzyki Świata w Norwegii, w Førde. Stworzyłem cykl, w którym próbowałem odnaleźć cechy wspólne etnicznych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju rzeczy, przedmiotów, które nas otaczają, czy z którymi po prostu spotykamy się na co dzień. Próbowałem odnaleźć te podobieństwa w ich kształtach, czasami zastosowaniu, czy na przykład nazwie. W niektórych przypadkach skojarzenia nasuwały się same i były dość oczywiste. Inne jednak wymagały dłuższego zastanowienia i czasami absurdalnych porównań. W ten sposób powstały swoiste hybrydy, takie instrumenty, nie instrumenty. Każda z tych prac inspirowana była jednak rzeczywistym instrumentem, często niezbyt znanym szerzej. Chciałem w ten sposób pokazać również różnorodność instrumentów z różnych stron świata. W tej serii pojawiają się zatem instrumenty bardzo prymitywne, ale i niezmiernie skomplikowane, instrumenty nowsze i bardzo stare, pochodzące z Afryki, z Azji, z Europy, czy także z innych części świata. A przedmioty, które je uzupełniają, są z reguły zupełnie niezwiązane z muzyką. Tym bardziej wydawały mi się więc interesujące jako takie elementy pozwalające łączyć dwa światy. Zależało mi też na tym, żeby prace te, oprócz takich wartości czysto estetycznych czy artystycznych, niosły za sobą także taką funkcję edukacyjną. Inspiracje brałem również z moich licznych podróży, gdzie często podglądałem koncertujących muzyków i pomyślałem sobie po serii wystaw tych prac, że warto byłoby uzupełnić te prace również o aspekt dźwiękowy, żeby można było również poznać jego brzmienie. I stąd wziął się pomysł na stworzenie serii krótkich filmików, które pokazywałyby właśnie prace, instrumenty, które były inspiracją do tych prac, ale dodatkowo, żeby można było poznać również ich brzmienie. Inspiracją był duduk. Jeden z najbardziej znanych instrumentów armeńskich, charakteryzujący się przepięknym, przejmującym, delikatnym, ciepłym i smutnym zarazem brzmieniem. Duduk to rodzaj oboju, wykonany jest z drewna morelowego, które sezonowane jest przez 25-30 lat. W korpusie nawiercone są otwory palcowe. Bardzo ważnym elementem jest podwójny stroik zrobiony z trzciny. Technika gry jest bardzo skomplikowana. Do zmiany barwy, natężenia, rytmiki czy wysokości dźwięku oprócz palców używa się mięśni gardła, języka czy też warg, stosując przy tym wszystkim tak zwany oddech cyrkulacyjny. Według jednych źródeł duduk ma 1500-letnią tradycję, natomiast spotyka się również takie, które mówią o 3000 lat. Tu inspiracją były kastaniety. Każdy chyba doskonale zna ten prosty instrument perkusyjny, przywodzący na myśl Hiszpanię i tancerki flamenco. Kastaniety składają się z dwóch połączonych za pomocą sznurka małych talerzyków wykonanych z drewna.
choć spotykane były także egzemplarze zrobione z kości słoniowej. Grający trzyma je w dłoni i zderza ze sobą, efektem czego powstaje charakterystyczne stukanie. Inspiracją tej grafiki była dombra, czyli lutnia długoszyjkowa z Kazachstanu, a także cała rodzina tego typu lutni. Sas i baglama z Turcji, bałkańska tambura, uzbecki tambur, grecki buzuk czy dutar z Tadżykistanu. Wszystkie te instrumenty charakteryzują się dość małym pudłem rezonansowym i długą szyjką, na której znajdują się progi stałe lub progi ruchome, które często wykonywane są z jelit zwierzęcych. Niektóre z tych lutni, oprócz strun melodycznych, posiadają również struny burdonowe lub struny rezonujące. Tego typu lutnie były ulubione przez tak zwanych asików, czyli takich wędrownych bardów spotykanych zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Azji Centralnej. Tutaj inspiracją była mbira z Zimbabwe. Instrument należący do grupy tak zwanych lamelofonów. Gra się na nim poprzez zarywanie kciukami metalowych lub trzcinowych języczków przymocowanych do drewnianego pudełka pełniącego rolę rezonatora. Taka poprzeczna listwa przytrzymuje języczki z jednego końca, podczas gdy drugie ich końce mogą swobodnie drgać, możemy je zarywać i w ten sposób wydobywamy dźwięk. Ten typ instrumentów spotyka się w wielu krajach afrykańskich, również pod innymi nazwami. Znane są jako sanza czy też kalimba. Inspiracją był gong, czyli można by rzec taka metalowa tarcza uderzana pałką. Instrument ten najbardziej rozpowszechniony jest w Azji Południowo-Wschodniej. W Chinach był znany już w VI wieku przed naszą erą. Gongi wykonywane są z różnych rodzajów metalu, z brązu, z mosiądzu lub z żelaza. Różne są też ich wielkości, a nawet kształty, choć najbardziej rozpowszechniony jest ten okrągły. Gongi pierwotnie pojawiły się w świątyniach, a dopiero potem trafiły do zespołów muzycznych. Pomimo tego, że jest to azjatycki instrument ludowy, to z czasem pojawił się na wyposażeniu nawet europejskich orkiestr symfonicznych.